Właściwa odpowiedź brzmi nie tyle kiedy, co kiedy człowiek sobie z tego zdaje sprawę. Bo takie absolutne kiedy to by było mniej więcej, no nie wiem, w wieku może 5-4 lat. To znaczy wtedy, mniej więcej najdawniejszy okres, do którego jesteś w stanie sięgnąć pamięcią, na przykład, żeby sobie przywołać pewne obrazy. Z tymi obrazami wiążą się pewne wrażenia, sposób patrzenia na świat i tak dalej. A potem, wiesz, 6 tysięcy lat później odkrywasz, że właściwie to, co teraz już z całym tym bagażem doświadczeń zidentyfikowałeś jako określony sposób na życie, myślenie i tak dalej, to tak naprawdę właściwie było od zawsze, no nie? I tylko jakieś inne rzeczy mogły to rozpraszać lub po prostu nie brakowało etykiety dla tego nazwania. No to niestety nas bardzo kierunkuje w myśleniu. Etykietyzacja pewnych rzeczy. To jest po prostu sposób, znaczy to w jaki sposób cię świat interesuje, no nie? Co cię w tym kręci? Gdzie jest ten fajny, co chcesz robić, żeby z tego świata fajne rzeczy uzyskać? I to kurczę, albo w człowieku to po prostu jest, albo jest w nim coś innego. No każdy coś ma, no nie? Jak my sobie wyobrażamy samych siebie i cały ten ludzki świat? Bo można go sobie wyobrażać w taki sposób, że jesteśmy sternikami, absolutnie kierujemy własnym losem, podejmujemy świadome decyzje już w wieku lat iluś tam, wiemy, że będziemy naukowcem, czy tam strażakiem, czy kimkolwiek. Ale to jest chyba nieprawdziwy obraz, bo prawdziwy obraz jest taki, że jesteśmy takimi chorągiewkami, czy wodorostami gdzieś na dnie rzeki, czy ziarnkami piasku, które zawierucha przewala i tak naprawdę wpływ, jaki mamy wpływ na swoje życie tak naprawdę. To, gdzie ja się, to decyzja podjęta swego czasu przez moich rodziców, żeby zamieszkać w tym, ale nie w innym miejscu, sprawiła, że ja się potem w tym miejscu wychowywałem, tam poznałem kumpli, ci kumple mi tam coś pokazywali, poznałem jakiś ludzi, oni wpłynęli na moje losy, przecież to wszystko tak naprawdę nie ode mnie zależało, prawda? Bardzo ważnym chyba dla ludzi momentem jest szkoła, prawda? Nie dlatego, że ta szkoła jest taka ważna, tylko dlatego, że wtedy człowiek jest wrażliwy i pewne rzeczy bardzo przeżywa, tam coś mu się przydarzy, tego kieruje w tą czy w tamtą stronę. Potem się można z tego śmiać, jak się patrzy wstecz na te szkolne przygody. Ale one wtedy, w tamtym danym momencie, wiesz, mam teraz powtórkę. No widzę, jak moja córka chodzi do podstawówki i widzę, co jest dla niej ważne. Jest to znakomita lekcja naprawdę. To tak naprawdę decyduje o nas. Bo się pewnych rzeczy nie zrobi za wszelką cenę, bo tak. I suma tych wszystkich wydarzeń de facto losowych z naszego punktu widzenia właściwie przeważa. A my, to co, to moje świadome ja, ta decyzja, to jest ten wierzchołek góry lodowej, który na tym wielkim, niewidocznym obiekcie finalnie tam próbuje coś sterować. No. W związku z czym idzie na Politechnikę, a nie na tam jakiś inny uniwersytet, nie wiem. No to trochę się zapędziłem, ale to miała być odpowiedź na twoje pytanie właśnie a propos tych decyzji. Co odpowiedź, żeby na to odpowiedzieć, to trzeba się wpasować w pewne istniejące systemy. Czyli trzeba przyjąć pewne systemy wartości, no, żeby uczciwie odpowiedzieć, najpierw nauczyć się i zobaczyć, co to jest za definicja i czy się do niej pasuje. Więc on strasznie mnie uwierają, te systemy. Ja się w żadnym z nich tak naprawdę jakoś nie identyfikuję. Ja jestem po prostu sobą, robię to, co mnie rajcuje i no najbliżej chyba, nie wiem, może do artysty, ale to dlatego, że może tam jest trochę mniej obowiązków z tym, więc trochę więcej luzu, wiesz. No tak. W takim sensie może bliżej, bo tak naprawdę jak ja się przyglądam, co teraz trzeba zrobić, żeby być takim artystą, takim przez duże A, normalnie, że ma tam galerie się nim interesują, sprzedaje, żyje z tego. Ja się kręcę, to trzeba być takim politykiem po prostu. No właśnie. Pierwszy taki projekt miał miejsce w 8 klasie szkoły podstawowej, kiedy z narażeniem życia rozebrałem telewizor. Podłączyłem cewki odchylania pod wzmacniacz dźwięku, w związku z czym on zamiast pokazywać obraz, stał się takim goniometrem czy oscyloskopem i zaczął taką plątaninę linii rysować na ekranie, a potem jakby do tego w charakterze źródła sygnału podłączyłem takie japońskie radio rozbebeszone z 60-tych lat, czyli taką płytkę z kupą części, którą jak się dotykało wzmacniacza
w różnych miejscach, to on się sprzęgał, generował różne gwizdy i tak dalej. Taki przedziwny syntezator z tego powstał. I jak te dziwne dźwięki były doprowadzane do cewek odchylania, to powstawały przedziwne plątaniny linii. Więc w efekcie powstał właściwie syntezator obrazu. Czyli można by było, macając tą płytkę, dociskając z różną siłą różne punkty i szukając nowych punktów, gdzie jakiś ciekawy efekt powstanie, rysować obrazy. Ale szczerze było, najlepiej można to było nagrywać. Jak się normalny magnetofon włączył na rekord, to się te obrazy nagrywały. I do dzisiaj chcę do tego wrócić. Jakoś tak, bo zapomniałem w ogóle o tym na wiele, wiele lat, a potem się przypomniało i tak z roku na rok coraz bardziej, kurczę, trzeba to zrobić. Natomiast taki ważny projekt o walorach edukacyjnych, który można podzielić się z dumą światem, to był moment, kiedy już po roku 2000 po raz pierwszy zbudowałem urządzenie do końca. To znaczy nadałem zamkniętą formę i pogodziłem się z tym, że nie jest doskonałe. Bo rozumiesz, jak się ma warsztat i możliwości, bardzo fajnie jest sobie grzebać i ciągle jeszcze chciałoby się z tego zrobić coś więcej. Człowiek się waha, czy właściwie wykorzystał te części, które ma, a może właściwie w tym projekcie one nie mają najlepszego zastosowania, może należy je użyć do innego, wiesz. Kombinujesz, w związku z czym masz tylko wór śmieci w efekcie i nic konkretnego. A przyszedł taki moment, kiedy coś w głowie przeskoczyło i udało się podjąć tą decyzję. Okej, to nie jest doskonałe, ale trzeba wkręcić tą ostatnią śrubkę, pomalować to i to zamknąć. Jak ja byłem szczęśliwy, jak mi się udało przejść tą granicę, po prostu granicę kompletności i to urządzenie tu gdzieś stoi, właściwie można byłoby je tam gdzieś wyjąć i pokazać, jest taka możliwość, jest kompletne i do dzisiaj działa. Piękne uczucie naprawdę, wszystkim polecam, wcale nie jest łatwo jakby to powtórzyć później to przeżycie, ale jest genialne. Jest taki ładny pomost może między Silskim Michałem a resztą rzeczy. Można sobie zadać takie pytanie, co cię kręci, no nie? Mnie zawsze kręciło pytanie, jak to jest właściwie? Dlaczego to tak działa? I to pytanie możesz zadać dokładnie w każdej dziedzinie po prostu. Czy to w elektronice, czy w relacjach międzyludzkich, czy właściwie w czymkolwiek. I rozpracowywanie tego, zadawanie takich pytań automatycznie tworzy ci jakąś drogę działania po prostu, no bo skoro nic innego nie jest interesujące na dłuższą metę, no ile można tam, nie wiem, pić piwo, oglądać telewizję, wiesz, no to wszystko ma swoje, no, ma swoją atrakcyjność, ale dana czynność powtarzana po raz enty już tą atrakcyjność traci. Natomiast dochodzenie, jak coś działa i dlaczego, ciągle odkrywa coś nowego. Nigdy nie straci atrakcyjności po prostu. A przy okazji tej podróży napotyka się na takie wyspy, na których są szalenie interesujące rzeczy. Po prostu samo poznanie, jak one działają, wiesz, co można tam, jak ten mechanizm, czy on jest psychologiczny, czy filozoficzny, czy elektroniczny, wiesz, przyglądanie mu się, kontemplowanie jakiegoś piękna, wiesz, no są ludzie, którzy na przykład potrafią patrzeć na rozebrany budzik, na te trybiki, które tam się wahają i normalnie mieć odlot, po prostu przez godzinę czasu się patrzeć, jak te trybiki tam chodzą, można się dać zahipnotyzować. No to trochę jest jakby to, tylko w różnych zjawiskach. Taka ciekawość życia to się nazywa chyba ładnie. Zakładając, że ktoś był tak cierpliwy i wysłuchał poprzednie wszystkie zdania, to było w nich kilka rzeczy, które fajnie byłoby przełożyć właśnie na widmo czasu. Czyli te wspólne mianowniki, szukanie podobieństw i tak dalej. Jeśli wziąć czas, prawda, no mnie akurat zakręciła strasznie taka sytuacja, co to jest teraz? Co to jest, ile to trwa? Ile trwa teraz na przykład? Bo jest, no nie wiem, może to ma jakiś związek z pamięcią długo i krótko trwało, może z czym, nie wiem, nie znam się na tym. Wiem tylko tyle, że jest taki pewien przedział czasu, w którym my uczestniczymy. Są czasy krótsze, których nie dostrzegamy. Jest mi wszystko jedno, czy coś zajdzie w ciągu jednej tysięcznej, czy jednej miliardowej sekundy. To naprawdę nie ma dla mnie najmniejszej różnicy, prawda? W obu przypadkach zachodzi natychmiast po prostu. A są też czasy długie. I tutaj znowu nie ma dla mnie najmniejszej różnicy, jak ktoś mi powie, że coś się wydarzyło 1000 lat temu albo 1 000 000 lat temu, no to przepraszam, jaka to jest dla mnie różnica? Poza czysto intelektualną. Żadnej. W zasadzie nawet jak powiesz, że to się wydarzyło rok temu, pół roku temu, to też są wszystko czasy już jakby poza teraz. Wczoraj już jest poza teraz, prawda? Godzinę temu już jest, no już jest właściwie poza, prawda? To niech się każdy sam wypowie, co jest dla niego poza tym,
To tu i teraz trwa, nie wiem, ileś sekund, wiesz. Strasznie mnie ten temat jakoś zaciekawił. Do tego jeszcze nałożyć te strzępki z różnych innych dziedzin, na przykład dźwięk. Czym jest dźwięk? No jest drganiem, a drganiem od iluś tam do iluś herców, prawda? Fotel, na którym siedzisz, jest w stanie dostarczyć dodatkowe ileś herców w dół. Nie wiem, czy wiesz o tym, że on ma w sobie głośniki, które są w stanie od bardzo niskiej częstotliwości jakby rozszerzyć to pasmo percepcji o dodatkowe bodaj 4 oktawy w dół. Czyli następnie jakiś tam kawałek widma, który można poznać. Kolory, czyli widmo światła, to też jest właściwie sposób na percepcję czasu, bo jesteśmy w stanie za pomocą oka dostrzec różnicę w szybkości drgań fal elektromagnetycznych. Między tam z ileś set a ileś set nanometrów prawie cała oktawa. Skądinąd bardzo mało, bo uchem możemy ileś oktaw obrać, prawda? A okiem tylko jedną. I to nie całą chyba. I gdzieś tam jak to wszystko się jako koraliki... No czuję potrzebę uporządkowania tego wszystkiego. Pozbycia się tych różnych etykiet, nazwania tego w jakiś spójny sposób, pomedytowanie nad tym, pozastanawiania się, jak to jest właściwie, co, jak ja to wszystko czuję. No i tu się pojawił projekt Widmo Czasu. Bardzo prosta sprawa. Może nie powinienem go opisywać, zostawić trochę element niespodzianki, tajemnicy, tak, zaskoczenia. Tak, może trochę zostawić, aha, ale tak jeszcze słowo. Temu ten projekt służy, że znajdując się w jego... Jest bardzo prosty, naprawdę, jest wręcz trywialnie prosty. Natomiast ważniejsze jest to, jak jest to nazwane. To jest trochę jak z drabiną, no nie tam nawet z klockiem drewna po prostu. On sam sobie jest prosty, ale trzeba wpaść na pomysł, że można na niego wejść i wtedy się ma wyższy zasięg. No to tak jest z tym projektem. Sama wizualizacja czy materializacja tego projektu jest prosta, ale z tą sugestią, do czego można jej użyć, no może nabiera trochę jakiegoś tam sensu.